Szanowni Państwo, drodzy kraśniczanie, cieszę się, że mogę gościć w Państwa domach i złożyć Państwu jak najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne. Boże Narodzenie to czas szczególny, to czas miłości, radości, pokoju, milkną gwary, cichną kłótnie, wszyscy stajemy się lepsi. Pozwólcie Państwo, że w tym szczególnym czasie połamie się z Państwem opłatkiem i złożę Państwu jak najlepsze życzenie. Miłości, radości, spokoju, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, a nadchodzący rok niech będzie dla Państwa lepszy niż ten, który właśnie mija. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, które w Polsce mają wieloletnie i chrześcijańskie tradycje, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu kraśnickiego, by upłynęły one w gronie najbliższych radośnie, serdecznie, żeby przejawiała się ta miłość rodzinna, jak również żebyśmy nie zapomnieli o tych, którzy na co dzień czują się samotnie, żebyśmy mogli ich poprosić za stół, gdzie będzie czekać to jedno wolne krzesło. Pragnę również nadmienić, aby to światło, które wypływa z betlejemskiej stajenki, jak najlepiej wrosło w nasze rodziny, w naszą społeczność, żeby to przeniosło się w poprawę relacji rodzinnych, umocniło te relacje rodzinne, jak również tej społeczności naszej małej ojczyzny. Wszystkim mieszkańcom Kraśnika, a także przybyłym gościom składam serdeczne życzenia świąt pełnych spokoju i radości, aby te święta były naznaczone takim wewnętrznym spokojem, ale także tym przeżywanym w gronie rodziny i by te święta miały taki wymiar także święty, bo początkiem i sensem tych świąt jest Jezus, Bóg odwieczny, który staje się człowiekiem w ubogiej stajni, w Betlejem. A jednocześnie jest to zwycięstwo człowieka, bo Bóg, który staje się człowiekiem, pokazuje, jak wielki, jak święty jest człowiek, że jest to największa wartość w całym kosmosie. I Bóg przychodzi właśnie w sposób taki niezauważalny, w sposób delikatny, cichy, nie gdzieś na dworze Heroda, nie gdzieś w pałacu Cezara, ale właśnie w ubogiej stajni, uniżony, będzie żył tak jak my, po to, by każdy z nas mógł bardziej zrozumieć swoje życie, a nie po to, żeby to życie było łatwiejsze. On nadaje naszemu życiu sens. I życzę wszystkim, aby odnaleźli Jezusa w czasie tych świąt, odnaleźli także prawdziwe swoje człowieczeństwo i aby ten łamany opłatek, śpiewane kolędy miały także to głębsze podłoże, by zostawić wszystkie właśnie spory, podziały, konflikty, ale skupić się przede wszystkim na człowieku i o tego człowieka walczyć. Składam życzenia także wszystkim przyjaciołom Fundacji Za Bramą i wszystkim ludziom, którzy pracują i działają na rzecz poprawy jakości innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie mają dachu nad głową, przeżywają trudne sytuacje w swoim życiu, także borykają się z kłopotami finansowymi czy z kłopotami związanymi z utratą zdrowia swojego czy swoich bliskich. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim i niech te święta będą czasem radości, ale także umocnienia. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu, Państwa rodzinom, Państwa bliskich złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby te święta były świętami spokojnymi, radosnymi, zdrowymi, spędzonymi w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze. Życzę, żeby nadchodzący rok był rokiem spełnionych marzeń Państwa, żeby to był rok sukcesów Państwa, sukcesów osobistych, sukcesów w życiu zawodowym, żeby się urzeczywistniały Wasze marzenia.